Oto 30 osób, które przez najbliższe godziny musi pokazywać się na kamerce. Jeżeli chociaż jeden piksel ich ciała wyjdzie poza kadr, odpadają. Ostatnia osoba na kamerce wygra 1000 zł. I jeszcze jeden drobny szczegół. Podłoga to lawa. Nie można jej dotykać. Poznajmy naszych graczy. Jestem Ola Alexis, mam 19 lat. Na co bym przeznaczyła wygraną? Na wyprowadzkę z mojego wypizdowa. Jestem KitKat, przyszedłem tutaj przebić Sagę w zwycięstwach. Hejzia, ja jestem Saga. Beniu, a.k.a. Stanisław Grzygrzółka. Siemano, jestem Forest. Wygraną chcę przeznaczyć na nowe skrzypce. Alo, jestem Neti, jestem zawodowym pasożytem. To jestem Pabelo. Wygraną przeznaczę na wyjazdy w wakacje. No to jestem Maciej Pinat. Kasę przeznaczę na matkę kolegi z klatki obok. Wygraną przeznaczę najprawdopodobniej na rower, żeby rozwalić się na najbliższym drzewie i dostać L4. Siema, jestem Filip, mam 17 lat. No witam, jestem Ania. To co musicie wiedzieć, to że każdy z was może jeden challenge rzucić dowolnej innej osobie. Co prawda ja muszę ten challenge zaakceptować i musi być on wykonalny. Każdy z graczy przygotował się na długie godziny siedzenia na kamerce. Niektórzy bardziej niż inni. Poster jest kozacki. Ja mam lustro. Ja mam całą zostawę sztućców. Ale mimo tego już na starcie Martinezo zagapił się i wystawił dłoń poza kadr. Martinezo, chyba za daleko tą wodę odłożyłeś. 12 minut. Personal bez, mam nadzieję, że następny będzie lepszy. No gorzej chyba się nie da. Nie minęło dużo czasu, a za kadr wyszła kolejna osoba. Klocek, niestety, paluszki wystają poza kadr. Kurde! Słuchaj, Klocek, przynajmniej na dwór wyjdziesz. Dzwoń do kumpli, dokładnie. Mam prośbę, żebyście dali wszystkie zadania na Sagę. Czego, ale jestem lubiany, ja pierdolę. Następne pół godziny obyło się bez żadnych incydentów, ale rozmowa zeszła na jakieś dziwne tematy. Po co nam grawitacja? Grawitacja została wynaleziona w 1700 w którymś roku. Ludzie sobie jakoś bez niej radzili wcześniej. Jeżeli ja widzę czerwony, to ludzie mi po prostu powiedzieli, że ten kolor ma być czerwonym, ale tak, to nie oznacza, że go widzę jak twój czerwony. Chyba nie da się, po prostu się chyba nie da przy was. Jak chcecie zobaczyć, kto odpadnie następnie, to subujcie mój kanał. To jest za darmo i zawsze możecie odsubować. Dzięki. Dobra, mam też pytanie do KitKata. Wygodnie ci? Tak krzywo siedzisz. Jakbym tak posiedział przez 5 minut, to bym potem przez 10 dni mnie plecy bolały. Ale Pablo, ty jesteś stary. I Pabelo, a ty żyjesz? A żyjesz, dobra. Bo taki był bez ruchu. Jeśli nie żyjesz, jeśli nie ruszysz, to w końcu nie odpadniesz, no. Ja już właśnie zrobiłem disclaimer, że wszystkie martwe osoby odpadają automatycznie w challenge'u. Ale czemu? Proszę mi udowodnić, że osoba, która jest martwa... Nie żyje. Nie żyje. Ej, dobra, czekaj, bo tutaj Forest gra na gitarze, tylko nie słychać. Zrób, żeby było słychać. Ryzantemy złociste, półlitrówce poczystej. Brawo, masz plusika u mnie. Okazało się, że Forest gra też na akordeonie. Mamo, będziesz musiała mi wziąć akordeon, a ja nie mogę się ruszać z łóżka. Jest piesek, Nie, Alta, idź sobie, bo zaraz kamerkę walniesz. Jeszcze bliżej. Dobra, dzięki. Nasi gracze byli w challenge już ponad godzinę, kiedy w końcu ktoś zdecydował się wykorzystać swoje wyzwanie. Gonzo ma challenge dla jednego z was. Wyzwanie dla Sagi. Zrób 3 pompki. W normalnych warunkach to wyzwanie nie byłoby trudne, ale pamiętajcie, że podłoga to lawa. Wyszedł! To były dziwne pompki i pewnie byśmy ich nie zaliczyli, ale to nieważne. Ważne jest to, że prawy pośladek Sagi opuścił kadr. Także można powiedzieć, dupa. Nie to, żebym kogoś faworyzował, ale Spider Polska, wygrywasz, to jest? Dobra, a ktoś miał jeszcze challenge, nie? Ja jeszcze mam. Siwy, minutę! Będziesz musiał robić jaskółkę. Życzę ci to powodzenia. Ja nie wiem, jak ty to zrobisz na swoim kadrze. Pokombinuj. Ja chciałem powiedzieć, że on tam ma poduszkę obok i on może na niej stanąć. Jak mi się nogi telepią! Dobra, start. Leci minuta. Opiera się! Dobra, stop, niestety challenge nie został wykonany. No ale minuta nie jest możliwa, spróbuj sobie sam. Oczywiście, że jest możliwa. Yeah. Dobra, Beniu, pokaż, że się da. Noga mnie boli. A, ile jest? 8 sekund. Dobra, kurwa, ja zrobię. No i dobra, zrobione, no i git. Czyli da radę. Siwy, musisz podziękować. Kto ci dał to zadanie? Przepraszam. Życzę, żebyś przegrał i życzę ci jak najgorzej. Nie minęło kilka minut, a już mieliśmy kolejne ofiary. Zbyt się wyprostowałeś. Dosłownie taka maciupinka głowy. Myślałem, to, że to tylko słuchawki, ale życzę powodzenia. Chwilę po tym Alexis rozłączyła się kamerka. Jest kotek. No to co, byłam przygotowana tutaj specjalnie, ale no problemy techniczne mnie pokonały niestety. Ten co ma za łyżkę, co to jest za chwytak? To jest selfie stick. Dostałem wiadro od mojej mamy. To jest twoje wiadro do sikania? Ty mówisz serio w tym momencie? Tak! Przezroczyste jeszcze wziął, żebyśmy widzieli ładnie. Benio póki co nie miał zamiaru się wypróżniać, ale miał zadanie dla Netiego. Fikołek. Zastanawiam się. To jest człowiek już w podeszłym wieku, to nie będzie takie proste. Zrobię!
robi to! Jest git, zaliczone. Od startu challenge'u minęło 2,5 godziny i przyszedł czas na zadanie od KitKata. Bierzesz tego boksa, co masz po lewej stronie. Ale to nie jest pudełko. To czekaj, to weź coś z półki w miarę takiego. Może być ciężkie. Musisz ją 30 razy podrzucić. Zaliczamy tylko takie, które wyjdą faktycznie poza kadr. 1, 2, 3, 4. Wyszły poza kadr! Ale challenge dopiłeś KitKat, Jezus! A ja ci mówię, że to będzie ciężkie do zrobienia! No i zostało 11 osób. Widzicie, te challenge to są kurde, wiecie, OP. Ej, bo ktoś tu śpi, chyba można mu challenge dać. Cichutko. Babutka! Jojo! Kurwa, nie spał. Czekaj, Julko, kroisz ogórka? Ogórki na kanapie. Kanapki sobie przygotowałam. Co ty masz tam za głowę? Co tu się stało? Ja warkoczyki robię. Luzem se patrzę, a tutaj jakaś głowa nagle odcięta. Mam zadanie dla Netiego, żeby dotknąć 3 ściany w pokoju, w którym się znajduje. No i na przykład jak przy ścianie jest szafa, możesz dotknąć szafy. Ale muszę dotknąć dłonią czy przedmiotem? Nie no, dłonią. Nie jest to niewykonalne. Nie no, widzę, że jest. Ściana za tobą, ściana po twojej prawej, tam jeszcze jest kadr. A to są drzwi! No to dotknij. Kurwa. No. OP są te zadania. No cóż, ci cię lepszej karmy nie dostaniesz. Ale przynajmniej możesz wyjść z łóżka. A kto powiedział, że ja jeszcze z tym kurwa ruszę? Proszę państwa, zaraz wracamy do naszych graczy, ale najpierw kilka słów od Gaminate'a. Proszę państwa, Gaminate to jest taki suplement dla gamerów. Przychodzi w formie proszku, mieszacie go z wodą, na przykład w takim shakerze i pijecie. Daje wam to koncentrację, siłę, energię na długie godziny grania, pracy, nauki, zabawy. Ale to już na pewno wiecie. Nie wiecie natomiast, że w czerwcu Gaminate odpala największą promocję w historii swojej marki. Przy zakupie 3 takich puszek, albo takich, albo miksu, trochę tego, dostaniecie rabat 100 zł. Wystarczy, że w checkoutcie wpiszecie kod DYRYCHODO100 i wasze 3 puchy dostaniecie o 100 zł taniej. Proszę państwa, nie było lepszego momentu, żeby sprawdzić Gaminate'a. Jeśli jakimś cudem jeszcze tego nie zrobiliście, koniecznie nadróbcie zaległości. To tyle, wracamy do odcinka. Zbliżaliśmy się już do 3 godziny challenge'u. Od 3 godzin nasi gracze nie byli w toalecie. To jeszcze w międzyczasie tutaj, Beniu, dla ciebie specjalnie mam coś. Było słychać? Forest swoim zadaniem chciał wykorzystać potrzeby fizjologiczne pozostałych graczy. Chcę sobie wypić butelkę wody całej. O kurde, uważaj. Na żółwia, żeby wypił wodę całą. No dobra, no. Dobra, challenge wykonany, brawo żółwiu. Jak się trzymasz? No już wcześniej mi się chciało lać. Gdzie ty tam znowu idziesz do tej myszki? Nie ryzykuj. Stary, mogę zrobić jeszcze pompkę jak chcesz. No to dawaj. O kurwa robi, patrz. Dostanę plusika? Masz plusika, on nic nie daje, ale masz. O, pierwsze sikanie mamy. No po co mówisz, chłopaka, zestresujesz? Ja tak naprawdę to ja nie wiem, czy ja kurde na wizji. No krępujące takie trochę, nie? Ty się patrzy, jak kurde sikasz, nie ma co innego robić. O nie, jeszcze mama mu pomogła wynieść siki. O kurde, co? Dzięki, mamo. Podczas gdy Benio napełniał wiadro, Ani rozłączyła się kamerka. Laptop się włączył sam siki. No to nie ma co w takim razie, musisz odpaść. Przynajmniej wolna sobota, można chillować. Teraz przyszedł czas na challenge dla wszystkich graczy z bardzo wartościową nagrodą. Mam do zaoferowania wygraną dla jednej osoby wizytę w toalecie. 5 minut, możemy powiedzieć. A wygra to osoba, która jako ostatnia będzie stała. Ku mojemu zaskoczeniu tylko 3 osoby zdecydowały się wziąć udział w challenge'u. No to stoimy, co tam? Ja wam życzę powodzenia, mam nadzieję, że wam się znudzi. Nie ma szans. Ten challenge potrwa godzinę. Tak naprawdę trwał pół godziny. Pierwszy zrezygnował Titan. Już mnie nogi było. Potem żółwik. I wizytę w toalecie finalnie wygrał Peanut. Lecę. Słuchajcie, teraz możemy wymyślić jemu challenge jakiś. Co myślicie o desce przez 2 minuty? No on tak nie miał za bardzo gdzie zrobić tego planka, szczerze mówiąc. Znaczy ja bym zaakceptował, to jest takie, że no ryzykowne, ale do zrobienia. Peanut uwinął się szybciej niż się spodziewaliśmy, ale i tak zdążyliśmy przygotować dla niego niespodziankę. Jestem! Ej stary, żebyś się kurczę nie ziły, zaraz to usłyszysz. Ale co się stało? Nic, jeszcze nic. Jak jeszcze nic? Mam do siebie challenge w postaci zrobienia deski przez minutę. Okej, okay, bet. To mam tu. Czyli tak ręce. Dobra, czekaj, patrzę, czy mi noga nie wychodzi. Noga jest, dobra. Proszę się bardziej. Zaj się. No ile jeszcze? No już. Syny. No i przyszedł czas na ostatni challenge, który należał do Spidera. Myślałem nad przysiadami dla Titana, powiedzmy. 20 przysiadów. Jakiej, bo ja muszę gdzieś stanąć dobrze.
Wszystkie. Każdy już rozdał challenge. Po 4 godzinach i 13 minutach. Tak, to ja i dawka. Trzymajcie się. Kiedy poszedłem na ZW, nasi kandydaci chcieli mnie wychujać. Bierzemy po 100 i 100 zostawiamy hodo i idziemy. No nie, to no nie ma zielenia, musiałby jedna z nie ma zielenia. A, musi wiedzieć, że się podzieliliśmy. I marzę, że on teraz stawi to na filmik. Kiedy poszedłem na ZW, nasi kandydaci chcieli mnie wychujać. Pod moją nieobecność challenge odpadły też kolejne osoby. Dobra, wiesz co, ja chyba będę się odłączał. Jesteś pewny, żółwi? Dobra, machamy mu. Oj, papa. No i chuj, koniec dla mnie. Kamera mi się rozjebała. O nie. Co? Zcięła się, aś, próbowałem resetować i nie ten... Po zawodach. O nie, wywaliło no. To co, została nas 7. A wkrótce nawet 6, bo Beniu wyciągnął rękę poza kadr. Ale się pokruszyli, kurde, raz wyjdzie człowiek z psem, wraca już, połowy nie ma. Słuchajcie, szybka wstawka ode mnie. Wydałem ostatnio z moim zespołem nowy kawałek. W opisie jest link, będzie mi miło, jeśli sprawdzicie. Dzięki. Lecimy dalej. Dobra, słuchajcie, komu się chce siku? No mi, ja mogę pójść. Wszystkim w skrócie, tak? Dałem naszym graczom 5 minut na toaletę. Sęk w tym, że to czas łączny, do wykorzystania przez całą ich 6. O kolejności mieli zadecydować sami gracze. Miałbym mógł iść pierwszy. Ja bym ustalił, żeby najpierw dziewczyna poszła. O, okay. Liczę, że nie będziemy k***ami na siebie. Nie myjcie rąk, kurde. Tak wyglądała finalna kolejność. Zobaczmy, czy im się uda. W momencie, jak zobaczycie, że Julka jest z powrotem na kamerze, to już może kolejna osoba biec. 3, 4, start. Ej, ale mi serce bije, rozumiecie to? Się z tym stresuję. Dobra, dawaj, dalej. Ole, kurwa, rekord świata, co tu się wydarzyło? Dobra, szczerze, nigdy tak szybko nie sikałam. Mama, robi siku, czy nie? Idę sikać! Kopie, lepiej nie przychodź. No, chyba sztafeta została zastopowana. Jest! Dawaj, dalej, next! Wiesz co, ja na nim cię wodę spuściłam. Jest! Szanse są małe, że ci się uda zdążyć. 3.30 jest w tej chwili. Ja będę słyszał, jak gadacie, to mówcie ile sekund, dosłownie. Dobra, spoko. Dobra, go! Kurde. 30 sekund. 30! Jest! Dobrze! 15 sekund dobrze. Zostało, także chyba już na Titana nie wystarczy. No dobra, to wracamy do challenge'u. Do której siedzicie? No spokojnie, ja mogę cały tydzień nawet. Dobiliśmy 5 godziny i wkrótce problemy z internetem miały wyeliminować kolejną osobę. O! O nie, to Spider, to był mój faworyt. Została nas 5, więc myślę, że możemy przejść do następnego etapu. Jakiego etapu? Mam się bać? W dzisiejszym filmie większość osób odpadła przez challenge, które wymyśliliście. Ja teraz sobie zapisałem wszystkie te challenge i każdy z was będzie mógł wybrać jeden, który będzie musiał zrobić. Podaję ci po prostu numerek od 1 do 8 i ja wam mówię, co macie do zrobienia. O Boże. Zaczniemy od Julki. Cześć. Podrzucanie książką poza kadr. Ej, dobra, mam słuchawki, to będzie wygodniej chyba. Jeden. No i git, zaliczone, wszystko dobrze. To Forest. No to weź trójkę, no. Ta trójka to jest wypicie wody. Wypita. Sakurek, jaki numer chcesz? 5. 5 to jest jaskółka przez 60 sekund. Jest, zaliczone. I co, Titan? 8. 8 to jest 20 przysiadów. Znowu to samo musisz zrobić. Lubisz te przysiady, co? Zaliczone. Numer 1. Haha, fikołek. To chce się zamienić ze mną? O! Dobra, już. O, wiem, widziałem. Że to cię pokona, to się nie spodziewałem. A że 4 osoby zostały? Mama we mnie nie wierzyła. Ale tak to przeważnie jest, jak ktoś w ciebie nie wierzy, no to... Mów dupę tak szczerze i tyle. Jako, że zostały 4 osoby, włączamy tryb ultra. Każdy z was ma poduszkę, tak? Ograniczamy wasze możliwości do jednej poduszki. Możecie sobie ją wybrać, gdzie ją położycie. Wszystko inne poza poduszką to będzie lawa. Ej, boję się tu ustać, że zginę. A mogę kutać, ty nie? Możesz, możesz. Pamiętajcie, nie możecie niczego innego dotknąć. Dotykacie tylko i wyłącznie poduszki. Nasi gracze z tym wyzwaniem radzili sobie całkiem nieźle. Ale do czasu. No, kitka wystała. Ale i tak dobrze ci poszło. Top 4. Finalna trójka. Mam dla was propozycję, że możecie sobie odpocząć. Możecie sobie usiąść z powrotem na łóżka, jeżeli chcecie. A wrócimy do tego challenge'u dopiero jak zostaną 2 osoby. Ja jestem na tak. No dobra, to wracajcie.
Czekaj, bo telefon zostawiłem na biurku. No dobra, ale wasza decyzja spowoduje pewnie to, że posiedzicie tu jeszcze parę godzin. No trudno. Słuchaj, będzie kiedyś na twoim kanale film, w którym ty będziesz osobą, która będzie robiła wszystkie wyzwania od ludzi, którzy ci będą je dawali. O Boże, na milion subów zrobię. Na tym etapie w challenge'u byliśmy już 7 godzin i największym problemem naszych graczy była po prostu nuda. Co tam, jak tam sytuacja? Psycha siada? U mnie normalnie słońce już zachodzi. Będę musiał kogoś poprosić, żeby mi światło zapalił. Jak tam z pęcherzami waszymi? Źle. Jeszcze się bardziej napiję, ale mam zły pęcherz. Weź nam matka zamów każdemu z nas. Tak, musimy się go odebrać. Nie ma, głodujcie. Byliśmy już grubo po 8 godzinie, kiedy przyszedł czas na finalne zadanie. No to słuchajcie, no to jedyne co mogę wam zaproponować, to kładziemy poduszki z powrotem na podłogę, stajemy na nich, jedną nogą i niech wygra najlepszy. Ale żeby nie było, nie takie coś, czy takie coś może być? Byle nie dotykała ta druga noga, wiecie. Mhm. Dobra, ja coś już na to szybko padnę. Jesteście gotowi? To uwaga, minęło 8 godzin, 40 minut. Zobaczymy, ile nam się finalnie uda wytrzymać. Ostatni na jednej nodze wygrywa. Ej, wyszła chyba stopą. No, niestety stopą wyszłaś poza kadr. Trudno, ale i tak długo wytrwałam. Ja jestem zadowolona. I zobaczymy, co teraz z chłopaków sobie najlepiej poradzi. Ten duel miał trwać długo. Żadna ze stron nie zamierzała się poddawać. Wypierdziel się, nie ma szans. No, Titan tyle ma lepiej, że może się wyprostować. Obaj panowie bardzo powoli opadali z sił, aż w końcu wydarzyło się to. Padłem. Nie! Stoi w lawie! Spłonęła mu noga. Dobra, no to gratulacje, panie Foreście. Ła, kurde! Forest, słuchaj, wiesz co to znaczy? Poczekaj, bo ła, nie mogę się... Wygrałeś 1000 zł. I to tyle na dzisiaj. Tu jest film, w którym ostatnia osoba, która się zaśmieje, wygrywa 500 zł. Klikaj. Pa, pa.